Witajcie, z tej strony Józef. Witam was w kolejnym odcinku Mafia City of Lost Haven. Dzisiaj, z tego co wiem, to będzie odcinek numer 3. I misja, jaka nas dzisiaj czeka, to rutynowe zadanie. My wiemy, o co chodzi w tej misji, gdyż obejrzeliśmy już po niej wstęp z poprzedniego odcinka. Już wziąłem broń od Salerego, od Vincenzo, przepraszam. I samochód od Rockfiki. Pierwsze co, mamy jechać tam, no, zabrać haracz za ochronę na wyspę centralnej, czyli jedziemy. Tak jak mówiłem, będę jeździł z ogranicznikiem prędkości. Albo nie mówię, może zapomniałem, nie wiem, jak tak to przepraszam. Jeździł z ogranicznikiem, gdyż nie chcę przeciągać odcinka, gdyż ja sam, jak zacznę za coś tam gonić, no to będę musiał się zatrzymywać. Znowu jechać. Ja się po prostu nie chcę, wolę ciągle jechać te 40 i wiecie. I mieć to w dupie takie coś, nie? Dlatego jedziemy na tą wyspę centralną. Odebrać haracz. Promę. Same mi Pauli. Nie będą to nowe zadania, a jednak trzech ludzi już potrzebne. Dobra, miałem wciągnąć jakieś, no, komplikacje związane z chęciami płacenia haraczu. Chyba gdzieś tutaj mam stąd. No i dobra, wstałem. No i sami Pauli wyjdą sobie i zabiorą. Nie, sam Pauli wyjdzie, zabierze tylko ten haracz i wejdzie i pojedziemy tam dalej. Mówię, prosta misja. Nie powinny mieć żadnej komplikacji związane z tym zadaniem. Tak jak mówiłem, jak obiecałem, tak podbiegam do tematu tego, co się dzieje na ekranie. Będę nagrywał do godziny. A z tego, że dzisiaj jest środa. Tak, środa. I nagrywam to. I dzisiaj też będzie dla was ten odcinek wrzucony. Chyba tak będę robił, że będę tego samego dnia nagrywał i wrzucał, po prostu, bo ja jeszcze jestem uczniem. Uczę się. Nie myślę, że w gimbazie czy w podstawówce. Można po głosie słuchać. Uczę się w liceum, kończę, wie. I po prostu no, też muszę tak uczyć. Nie mam zbytnio tego czasu teraz. Niestety, niedługo już umie się zbliżałem ferie. Tylko cały ten tydzień jeszcze następny chodzę. I już będę miał ferię, początku będę nagrywał. Ci się wydaje, że któregoś tam pięknego dnia służę się będę miał dużo, dużo wolnego czasu. Usiądę. Nagram trochę tych odcinków. Na zaś to już wam mogę powiedzieć. Będę po prostu rzucał. I nawet wezmę się to nagrywanie Mafii dwójki. Już trochę na zaś, jakbym nie miał czasu. Po prostu was nie oszukać z tym, że będę wrzucał jeden odcinek na dzień. Może jakby to dobrze by szło, to wrzucałbym szybko jakieś, nie wiem, może już i nagry, wiecie, skończyłbym to wrzucać już tamte i następny chyba wam powiedział. A po prostu jakby ktoś miał pomysł na jakąś grę, ja potwierdziłbym, że byłbym w stanie nagrać. Nie ma sprawy, niech poda. Tak już mówię wcześniej, bez skrępowania, pisać. Może coś akurat fajnego, ciekawego i będzie fajnie to się nagrać. Po prostu wrzucić i wam pokazać, jak ja to przechodzę. A tak jak mówię, na razie Mafia 1, Mafia The City of Lost Haven, na to moja 1, nie wiem, kto inny. I rutynowe zadanie. Widziałem, że mam tam 4 filmiki ogólnie. Mówię ogólnie, specjalnie tam miałem te 2 z FIFA. Że ktoś to wcześniej miał te 2 odcinki z FIFA i teraz tą mafię. To wiadomo, dużo mi się ten nie chcę powiedzieć ile, ale mam bardzo mało. Ale, tak sobie. Ale już jak ktoś ogląda. Tego miejsca chcę mu za to podziękować, bo może akurat jest taka jedna, jedyna osoba, taka
nie mam jeszcze chyba żadnej subskrypcji. I wiecie, jak ktoś taki jest, ogląda, bardzo mi za to dziękuję od razu z tego miejsca. Powinien był oglądać ten odcinek. Wiem, że to podziękuję, są bardzo przedczesne. Powiedziałem, jeśli ktoś taki jest, nawet będę w każdym odcinku takiego spodziewał. To mnie bardzo fajnie motywuje do dalszej pracy. I wiem, że to może być dziwne, bo to dopiero będzie ogólnie 5 odcinek i 3 z tej serii, ale... Co mnie to odchodzi? Dobra, to teraz gdzie jedziemy, szefie? Szybko. Jedziemy do hotelu Clarka. Hotelu. No to jadymy. Jadymy do hotelu Clarka. O. Dobra, chcę czasu. No to jest hotel. Może to jest. Rytyjskim, amerykańskim, zajęty. Chyba jak się dzieje w Stanach. Z tego co ja powiem. O czym jak teraz idzie? Ci, którzy może oglądają to, sami już przeszli w mafię. Jedynkę. Wiedzą, że ta misja będzie do... Taka... Teraz, te miejsce odrania karatu. Przepraszam, bo się zatrzymałem tutaj. Jaka policja, nie było, że przejechałem na czerwony i nie gonili. Będę musiał tutaj troszkę się wsilić. Czyli będzie taka pierwsza misja. Chyba trzymałem. Dobra, szukamy wody. Tutaj się też nie zamiatam. Jadę nawet, nie patrzę na ograniczenia, bo to film miasta, czy jakoś coś na wiecie, nie to miasto. Poza mapą. Ale dobra. Zobaczmy ile do filmu. A pan jest taki dobry. On jest chyba takim kapo hierarchii. To jest, że narodnictwo takie, bo oni są chyba wszyscy z boku, na tej rodzinie. Szkoda ta kapo. To jest wyżej w hierarchii na niż Tommy i Polly. O, Tommy i Polly to słucha tacy nawet żołnierze, a on jest takim kapem, takim kapo regimo. Chyba tak brzmi, który trzyma pieczę nad żołnierzami. On tam wszystko. Wiecie, no dobra, i dojeżdżamy, ale jest dziwny przerywnik. Chyba to jest taka scenka. Tak, scenka. Razem wysiada sam z Oli. I... A to mi pewnie co zrobi? Zajara sobie szlugę. Proszę. Marbora, usta. Wyczyć przepisy. Świeże powietrze miało być, a tutaj dym papierosowy. Przepraszam, że skrzypię krzesłem, jeśli to tam słychać. Shit! Bastards! Tommy! I took one! Jesus Christ, Polly! O, a tutaj strzał, już muzyczka przyspiesza. To są chyba ludzie Dona Morello. Tam chyba przyciągnie mnie. My jesteśmy troszkę bardziej bezpieczne miejsce. No, miało być tym nowe zadanie, a wyszło jak wyszło. Dobra, to jedziemy. Proste cel, akurat i sama.
Jeszcze. Cześć, nie mogę mnie obtrafić. Życia zeszło przy to kundla. Możemy mieć potem małe problemy. O, pewnie gdzieś. Trafię jakąś apteczkę. A tu się przeładowało, no dobra. No, przejść tylko na moje. I to odpaliłem. Ładnie, tak jak pamiętam. Nie, nacisnąłem przeładowanie, stwierdziłem naboje, dobra, trudno. Ale tu mamy lepszą rzecz. To miguna. Potradamy te fotele. Tam nie, pokoje, fotelowe składy, przeszkadza. Czy coś ciekawego tu znajdę. O! Jak na zbawienie, widzicie? Apteczka, też spadam na chatę, tam przyjść. Zdrowia. Dobra, jeden już, dwóch nie żyje. Trzeci. Szybko na to idzie, fajnie, bo pierwszy raz przychodziłem tu gra. Szła mi, no... Powiem szczerze... Troszkę gorzej, tak? Jak wiadomo, nie byłem wprawiony. Taki młody chłopak sobie tam... Gra przechodzi, o... Tak się w tym momencie stało się coś, czego... Chyba się zawsze trochę boję. Że skończy mi się amunicja. W tym momencie... A te mieśleki tutaj chyba będą takie jaja, że... Mimo, że zabiliśmy... Tam... Tylko teraz... Pójdziemy po Poliego. Poliego, przepraszam, sama. A on tak chyba wtedy tam wyskoczy z tych pomysłów, pamiętam, naprawdę. Mnie wtedy to tak zirytowało, a teraz mnie to śmieszy. Tak, to gościa przy chwilą zabiłem, on już leży tam, nie żyje, nie dyka. A tutaj, teraz chyba się podniesiemy sama, ona tam z pięści walnie będzie za drzwiami. Myślimy, sorry, że taki spoiler, ale ten nie kupujący nie odbije się tam za bardzo na całej akcji. O, jebut, widzicie? Barabu, chcę put. I'll get you back in the car. Mój Boże, jaki on jest dobry, jak on chce się bić, patrzcie, brulu. Nie zbić się z tym na walczyć. Dobra, bierzemy same i znikamy. Aby coś parkour, no jazda, tylko spróbuj. Tak, taki twardziel. A, broń właśnie, bo tak możecie zobaczyli. Co by było, gdyby nie miał tej broni. Wtedy byłoby śmiesznie. Widzicie? Chodzi o oddanie do nogi. Nie, bierz pieniądze. Dobra. Musimy go niestety gonić. Myślałem, że uda mi się to zrobić inaczej. Tam broń powinno nam to wyjść. Pierwszy taki pościg, że taka prawdziwa strzelanina. Choć będą misje. No pewnie. Czyli wie, że będą misje. Boże. Przepraszam, tutaj będę pewnie troszkę lamił. Lecz dawno w tą grę. Grałem i... Czekam sobie teraz przychodzę, tak jak wiecie. Przypomnieniowo. No też lubiłem kiedyś bardzo grać i... Rzeczy teraz jest ale trzeba sobie to trafić. Jej, to jak my podjedziemy, już dawno nam uciekł.
No, a trzeba jakoś to inaczej go przyblokować. Spróbuję go jakoś przyblokować, wiecie? Żeby mu to zabrać, bo tak... Tak to może być trochę kiepsko, ale tylko dogonimy. Ja spróbuję go najpierw dogonić, potem... się tam z nim rozprawić, może jak wyjdzie. Tam... ciapnie szybko. Żeby go ustrawić. Mam dużo szybszych stanowi. Teraz mi się wydaje. Bez trudu widzimy go doganiamy. Ale to mi też zdarzyło. Jak ktoś by mi przyłożył, ale ciałem, że jak go ktoś dużą siłą przywaliłem, to mi się to nie udało. Kurde. Nam ucieknie, ja pierdyżam, on jeszcze piszcze na nich, ci mu zjeżdżają. Ech. Ja czuję, że to ucieknie, bo trochę dłuższy przez to, że nie mogę go złapać. Ale... ja, jeszcze mi ucieknie. Ja pierdziele. No, chyba mi ucieknie. Pierwszy raz. Ja. Prawo, czy tam wstękam. Ja nie mogę, ale. Ale on już jest na sobie zakręcił, już mi zniknął. Oczu, jak go dopiero. Próbuję dogonić. Udało się? O, udało. Ciężko mu mnie z tym celowaniem, no tak. Miałem szansę to zrobić w tym samochodzie, gdybym się udało, teraz gra byłaby na pewno o wiele łatwiejsza. Pod górki. Ja, w takim momencie, co mogliśmy go sprzątać, to nam kul zabrakło. Dogonieniem go jest ciężka, z wyprzedzeniem też tragedia. Jakby to zrobić, bo on ma zaraz czyli w stanie. No nie chcę, że go mogę gonić w nieskończoności. Odchodzi jeszcze dalej. Ucieka nam coraz szybciej, my dalej przyszliśmy, gdzie potem jeszcze w większym piesieniu z tymi wolnimy. Sorry, więc nie wiem, ale zastanawiam się, jak to zrobić. Prawda, zakręty w górę przyniesie mi tak. Nie mam za bardzo pomysłu. No, może teraz trochę. My dogonimy tam zepchnie. Teraz jak przyspieszymy. Innej możliwości nie widzę na no, kopanie, jak wiecie. Ja. Chyba nam już uciekł. Jak go gdzieś tutaj nie zobaczymy, to już raczej. Dobra, ścinam. To może się jeszcze uda. Samochód. To już chyba nawet nie ma
No, wiem, to już chyba nie ma za bardzo sensu. Przepraszam, bo ten odcinek się nie przedłuża przez to. Takie coś. Mamy cały problem z samochodem, spójrzmy. Tutaj, o! O tak. Nie wierzę, on mnie zabił. Nie wierzę. Nawet w to. Nie udało mi się. Ja wiem, że to wygląda dość komicznie i śmiesznie. Nie udało mi się go zatrzymać, może miałem taką okazję. Możemy tu mieć broń, no, troszkę mocniejszą. O, łeb wystawił. Chyba się udało. Jest, udało się nareszcie. Jezu Chryste, Jezu Chryste, intermezzo pierwsze, ja. You were all right with killing people? Usually people have a problem with that. Chciałem, że to nigdy się nie skończy. I am one of those people with a thirst for blood. I don't need violence in my life, and I don't look for trouble, but I also don't have any remorse. They wanted to outsmart us, so we had to outsmart them. No excuses. It was all the same to me. I wasn't interested in the fates of other people. Everybody said it was just business and that the family sticks together. It was different from living alone and nobody giving a damn about you. Suddenly you're respected by all the people you meet. Everybody knows you can help them, but you can also destroy their lives. And everybody tries to ingratiate you. Tommy, widzimy tutaj robi się takiego człowieka. And what about the police? You just walked away just like that from a massacre. Jak zwykle właśnie miałem jakieś czucie sumienia czy coś. No, zabija, robi swoje, idzie do domu i myśli. You know the mafia runs the whole city. Ale nie będę gadał, jak oni. The Salieri family makes over 25 million bucks every year. The papers were full of it, but nobody saw nothing. If they wanted to stay alive. We paid off the bureaucrats $6,000 a month. Your bosses had liquor at trade price and got payouts for special jobs from both Salieri and Morello. Case closed, lack of evidence. Cops would even move shipments of drink for us. I guess you'd have heard something about that. So what about your two friends? Well, they were better off than you'd think. Salieri had a good doc for his boys, and it's not like he ever asked any questions. In a few weeks, they'd be healthy and back on the streets again. The only one who worried us was Morello. He wanted to be the big cheese, which Salieri couldn't let him do. Salieri had no intention of being in second place. You know, a person becomes a don because of his thirst for power. And he doesn't care about any other rules than his own. That's how it is, Detective. So he'd be his own boss, independent of the police, of the state, of anyone. That's why a person becomes a don. Salieri and Morello both wanted it all. They kept sparring with each other, but they both knew that if it all blew up, it would be hell. The big difference between them was in their methods. I heard a little story about Morello. Temat to pierwsza. Tutaj widzę. I'm sorry, sir. You mean it? Do you know what you've done? You know how much that car cost? I was driving slowly, Mr. Morello. I don't know how, Do you mean to say that I crashed into your car? No.
Sir, I wanted... no, sir, I... No! Głosy w tle, szczekającego psa. To jest mojej siostry. Teraz mam przeszkodę. Spokojna. Everybody knew that they didn't need to fear him if they did what they should. They knew that if they needed something, they could come to Mr. Salieri. So Salieri made friends, often helped people with various problems, and expected the same in return. When somebody crossed him, they broke a cardinal rule, and everybody knew what would happen. Morello was just a mean bastard. He built his power through violence. Even his friends feared him. Most people just tried to avoid him. Teraz szkodzi Inkrement pierwsze, przepraszam. Nie pamiętałem, mój błąd. Sorry. No i teraz będzie tak zwana misja czysta gra. I posłuchamy, co ma powiedzieć do, i skończymy ten odcinek. Nadzieję, że to będzie wszystko. Zobaczcie, co ona chce. And I bet on one kid who's been a favorite up until now. I helped him along in his career a little. I like fast cars, and I said to myself that I could make back a little on that investment. You understand? And then Ralphie starts saying that some European has come over, and his car is certain to win. Ralphie knows cars. He's real good with them. But otherwise, he's a complete moron. What, he couldn't have told me before I bet on the kid? But still, what the hell is a guy, God knows from where, doing here? These are American races. Me and the consigliere here were thinking about what to do. Because a lot of our boys have bet the same as me, and they certainly wouldn't be happy if they lost their dough. And how would that make me look? I like an old idiot. Faktycznie. Tommy, pomóż swoim ludziom, bo oni uwierzyli mu, poszli za nim. Teraz musi jakoś to naprawić, tak żeby nie stracić tej pieniędzy. It won't be fair play. I won't enjoy my winning at all. Ralph told me that he knows a guy who guards the racetrack garage. Tonight you're gonna go there and take this European's car to a mechanic who knows his way around these machines. He'll take a look at theirs and maybe improve ours. As soon as he's finished working on it, he'll take it back. It's important that the car is back in its place before anybody catches on. And don't even think about crashing it or getting caught by the cops. Are we clear? Yes, boss. If you pull it off, you'll of course get a share of the winnings. Now go. Ralph will tell you where and how. No, też kończył, wiemy co mamy po prostu problemy. Ale to w następnym odcinku. Tymczasem dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek się spodobał, zostawcie like, komentarz. Obojętnie. Jak mówię, jeśli ktoś chce, żebym o czymś konkretniejszym gadał, mi napisze, o czym konkretnie, ja będę o tym gadał. Jeśli nie wpłynie takie, po prostu, to może nie na swoim odcinku, ale jeszcze w innym, o tym będę się starał coś mówić, o czymś tam, właśnie z rozmawiam, czy może właśnie z wyścigami, z tymi początkami, bo początek wyścigów, właśnie jak ten, w Stanach Zjednoczonych jest bardzo ciekawy, wam powiem. Oglądam jakieś pewne takie kanały, trochę o tym czytam. Ale to nie wiem. Jestem tylko jeszcze na swoim odcinku. Tak więc, czas. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka. Słuchajcie, do poprzednich. Trzymajcie się, cześć.